obchodzimy pierwsze urodziny TVP Rozrywka. Z tej okazji na naszej antenie ekskluzywny wywiad z Krzysztofem Krawczykiem. Zapraszamy na jego kolejną odsłonę. Miałeś to szczęście, że takie twoje jubileusze 35 lat i 40 lat na scenie uwiecznione zostały takimi fantastycznymi koncertami. No sam po prostu teraz muszę siebie naśladować, żeby tak dobrze to zaśpiewać. Jest jakieś spięcie przed sceną. Przy takich koncertach jak na 35-lecie, 100 osób na scenie, Boże jaka obsada, cudowny brzmiący chór. Nie będę już tak śpiewał, nigdy w życiu. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny cud. Płynący fala wśród medek statka, statek na parę sprzed lat stu. Tłum marynarzy pokład mu zdobi, słońce na górze pięknie lśni. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił, wszystko jak żywe aż się tli. Pał statki w piękny rejs, statkiem na parę w piękny. Przekuwasz od rana, tak śpiewnie dusza gazinbo. Wiele koncertowałeś w Polsce, no ale też koncerty na całym świecie. Tak. I w pewnym momencie postanowiłeś spróbować tam, gdzie powinieneś się znaleźć na początku swojej kariery, czyli Stany Zjednoczone. Ja często mówię do ciebie Mr. Voice. Dla mnie to jest dwóch facetów, którzy śpiewają najlepiej na świecie. Dziękuję. To ty i Tom Jones. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dużo chciałbym mieć tą siłę, co on, ale no coś nas łączy jednak, bo i baryton, i dużo też z Presleyem w pewnym momencie. Ja, jak Aleksander Maliszewski, któremu chwała za piękny Big Band, który mi zrobił chór, objechaliśmy Związek Radziecki jeszcze wtedy, z świetną publicznością, i objechaliśmy Stany Zjednoczone na koncertach. I to niezapomniane, jak się gra w Stanach Zjednoczonych koncerty przy pełnych salach i ten entuzjazm Polonii, no coś fantastycznego. Natomiast mniej fantastyczne już później jest, jak te koncerty się kończą. Dostajesz fantastyczne pieniądze, bo się żyło kiedyś, jak wiesz, za $100 na miesiąc można było przeżyć, a tu dostałeś pensję, powiedzmy tam 800, 700, $500 różnie w klubie nocnym. No to była pokusa, na którą trudno odpowiedzieć, że nie. I grałem te kluby, ja nie było takiego klubu na wschodnim wybrzeżu i w centrum, żeby ja polskim nie występował. Dla chleba, panie, dla chleba, ale bardzo lubiłem tą robotę, szczególnie w klubie Włodka Wandera w Kardynalu. No to legendarny klub, tak, którego niestety już nie ma. Niestety nie ma i szkoda, bo to była niepowtarzalny to klub. To taka mekka dla polskich artystów, którzy zawsze tam przyjeżdżali. Tak. Miałem okazję być tam kilka razy. Tak, prawda? Super miejsce, tak? Naprawdę. No, pamiętam. Tam się zaprzyjaźniłem z Olbryskim, któremu się ten koncert podobał i tam się zaczęliśmy na różne... W dziwnych miejscach poznajesz swoich przyjaciół. Tak. Ale nie ma przypadków, nie ma. Ciężkiej pracy nauczyłem się też w Las Vegas, dlatego, bo tam praca poza poniedziałkiem była w każdy dzień, wtorek, środa, czwartek, piątek i tak dalej. I się grało dla ciężkiej widowni, bo to byli, przychodzili ludzie albo potańczyć sobie na tym parkiecie, ale też była widownia duża. Pierwszy koncert godzina 8, później wchodzi inny akt, następny tam 11, 3-4 razy w ciągu nocy. Do łóżeczka się kładło 4-5 godzina. W kolejnej części wywiadu Krzysztof Krawczyk opowie o tym, czym naraził się władzy w latach 80. Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny, tak cudnie dusza gra. Bo love and bo, love and